Witam serdecznie w 143 filmiku o gitarach, w którym znowu przedstawię gitarę firmy Peavey, w Polsce znana jako Peavey. I znowu będzie to gitara z tej takiej serii, która już była kiedyś, czyli Jack Daniels. Tutaj model troszeczkę inny, binding na gryfie, gryf jest z mahoniu, palisandrowa podstrunnica, takie tutaj medium jumbo progi, kwadratowe takie prostokątne leje i generalnie gitarka prezentuje się w ten sposób. Jest tutaj taka czarna, wygląda trochę jak Les Paul, skrzyżowany z Telecasterem, no wiadomo Peavey ma swoje generalnie kształty, ale ten sam zajebisty mostek z takim samym strunociągiem, ze strunami przewlekanymi przez korpus, takie same beczułkowate tutaj te gałeczki od potencjometrów. No tutaj Jack Daniels objawia się w takim napisie i w takich jakby maluneczkach na kancie gitary. Przełącznik jest tak jak w Les Paulu, 22 progi, gryf jest wklejany w korpus, korpus jest również mahoniowy, więc generalnie gitara jest taka, no można powiedzieć, Les Paulowata, prawda? Prezentuje się bardzo fajnie, gra naprawdę zajebistym takim grubym sandem. Zastosowane humbuckery to oczywiście humbuckery Peaveya, są dużo lepsze niż humbuckery Epiphona. No, jakością na pewno nie są gorsze od pick-upów Wilkinsona, które są trochę jakby przereklamowane. No, są niezłe, no, ale bez przesady. Generalnie wiosło, jak wszystkie wiosła Peavey, które ostatnio sobie testuję, bo jest kilka, jak wiecie, był już AXP HP, był właśnie ten Jack Daniels, ten wyższy model, taki charcoal z klonową nakładką, teraz jest tutaj ten Jack Daniels, którego grałem i naprawdę jestem pod bardzo wielkim wrażeniem. Jeszcze będzie leworęczny Peavey, jeszcze mam Peavey SC, więc generalnie będzie o tych gitarach jeszcze sporo. Być może nawet uda się zrobić też filmik o tym wzmacniaczu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak mówię, no pick-upy dają radę i do lekkich brzmień, i do jakichś brzmień jazzowych w pozycji tutaj neckowej jest naprawdę fajne, ciepłe brzmienie. W pozycji bridge mamy takie już metalowe, nawet można pograć w dropach, można pograć w normalnym stroju, nadaje się gitara do różnych gatunków muzycznych. Fajną tutaj sprawą w niej jest, o, jak mówiłem, już przewlekane są struny przez korpus. Fabrycznie zakładane są struny do Dario generalnie. Tu jeszcze są całe struny fabryczne. Gitara w ogóle ma nawet, tak mi się trafiło, że ma nawet te folie. Ale jest bardzo fajnie wklejany tutaj gryf, bo jest to bardzo wygodne, daje dobry dostęp do wysokich pozycji, do ostatniego progu, można sobie spokojnie trzecim palcem złapać. I no, jak mówię, jest to takie tutaj wygodne, a cały czas jest gryf dobrze wklejony i wszystko się fajnie trzyma. To jest taki patent kolejny, który jest zastosowany przez Peaveya w tej gitarce. Proszę bardzo, tutaj jest taka ładna, o, główeczka tak wygląda z tyłu. Widać, jeszcze są te, nawet są te metki. Mniej więcej coś takiego się prezentuje od tyłu, zaraz jeszcze wam pokażę raz od przoda. Dla mnie jest ta gitara jest generalnie Epiphone Killer i Vintage Killer i naprawdę w porównaniu do obecnie produkowanych Epiphone'ów, to jest to 100 razy fajniejsza gitara, gra naprawdę fajniejszym dźwiękiem, nie trzeba na dzień dobry wymieniać pick-upów, podejrzewam nawet. Generalnie wszystkie gitary Peavey, tak samo ja, tak samo na przykład Kula z Pathology twierdzi, że oni nie robią złych instrumentów, no po prostu w Polsce ta marka, tak samo jak Yamaha, nie jest tak dobrze rozreklamowana i wszyscy kupują korty, zamiast kupować na przykład właśnie Peavey, które są od nich 100 razy fajniejsze i generalnie z większym vibe'em. No, ta gitara naprawdę mnie konkretnie urzekła. Wkrótce też drugiego podobnego modelu, nawiązującego jeszcze bardziej do Les Paula, czyli modelu SC Single Cut Away.
Natomiast jak mówię, no posłuchajcie sobie mojego pitulenia i myślę, że spokojnie dacie radę sami ogarnąć, czy ta gitara jest fajna, czy nie. Nara, pozdro. Thank you.
Thank you.
Thank you.